Kierowcy, szczególnie kierowcy zawodowi oczywiście, to jest taka grupa zawodowa, która bardzo chętnie aktywizuje się paląc papierosy. W związku z tym obserwujemy bardzo częste zachorowania na POChP u kierowców zawodowych. Zatem pomiary spirometryczne, które są kluczowe, żeby rozpoznać tę chorobę, u kierowców są jak najbardziej uzasadnione. W dniu dzisiejszym na parkingu w Magdalence prowadzimy kontrolę wspólnie z organizatorami kampanii Płuca Polski. Inspektorzy prowadzą rutynowe kontrole ciężarówek i autobusów, sprawdzamy stan techniczny pojazdów, czas pracy kierowców, trzeźwość kierowców. Każdy kierowca, który przejdzie kontrolę prowadzoną przez inspektorów transportu drogowego, może dobrowolnie zgłosić się na badania spirometryczne, może sprawdzić pojemność swoich płuc. POChP jest chorobą niezwykle groźną, dlatego że jest to choroba, która zaczyna się podstępnie i bardzo długo daje bardzo dyskretne, niewielkie objawy pod postacią duszności i gorszej tolerancji wysiłku. Zatem ktoś, kto ma więcej niż 40 lat, zwykle kładzie to na karb wieku, mówi, że zestarzałem się, więc troszkę gorzej toleruje wysiłki, a to może być choroba, która za tym stoi. Trzeba pamiętać, że jest dlatego groźna, że ona bardzo skutecznie skraca życie, a u niektórych chorych jest przyczyną zgonu. Bardzo istotnie ogranicza jakość życia, dlatego że jeżeli źle tolerujemy wysiłki, to jakość życia jest niska. Jest rzeczą oczywistą, że kierowcy zawodowi, kierowcy ciężarówek, autobusów powinni być zdrowi. Oni prowadzą wielotonowe pojazdy. W przypadku nagłego zasłabnięcia może dojść do tragicznego wypadku drogowego.